Dziękuję bardzo pani dyrektor, dziękuję za zaproszenie. My już mamy troszeczkę historii ze sobą, także to nie jest moja pierwsza wizyta tutaj. Zawsze jest mi strasznie miło, że mogę tu przyjść, bo tu panuje zawsze bardzo fajna, ciepła i serdeczna atmosfera. Powiem tak, że ja generalnie prowadzę warsztaty i szkolenia, także dla mnie taka formuła, gdzie ja siedzę na podwyższeniu, jest bardzo dziwna i niecodzienna. Z reguły siedzę na równi z uczestnikami i raczej w kręgu, więc troszeczkę jestem onieśmielona tą sytuacją. Dzisiaj miałam audycję radiową w Radio dla Ciebie. Nie wiem, czy ktoś z państwa jej słuchał, ale w każdym razie to była taka półgodzinna audycja właśnie w związku z kawiarnią naukową. To z ramienia, że tak powiem, Bawerskiego Centrum Kultury. I tam chwilkę też mówiłam o tym, co będę mówić teraz troszeczkę dłużej. Wykład potrwa około godziny. I ja postaram się, żeby to nie był czysty wykład, dlatego, bo zaraz państwu powiem, że mózg to tak sobie średnio korzysta tylko i wyłącznie z wiedzy. Nam też jest potrzebne doświadczenie, żeby się czegoś nauczyć, więc zaproszę państwa w pewnym momencie do jakichś takich bardzo prostych ćwiczeń, żeby po prostu poczuć to, o czym ja mówię. Też nie jestem do końca przyzwyczajona do mówienia do mikrofonu, także jakbym głos mi drżał albo coś, to proszę z góry o życzliwość i wybaczenie. Kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć, to że ja będę państwa pytać o pytania i zachęcam do tego, żeby zadawać te pytania, bo jakby nie ma kompletnie jakichś złych pytań, wszystkie pytania są okej i myślę, że to, co może się, jakieś znaki zapytania, które mogą się w naszej głowie rodzić, też mogą być pomocne dla innych. Także ja będę w pewnym momencie robiła jakąś przerwę i pytała, czy są jakieś pytania, albo nie, jeżeli będą na końcu, to będzie troszeczkę czasu na to, żeby na koniec zadać pytania. Dzisiaj chciałam państwu opowiedzieć troszeczkę o treningu pozytywnej neuroplastyczności. To jest takie wprowadzenie do treningu, bo treningi to trwają dzień, dwa, trzy, w zależności od formuły. Natomiast przez tą godzinę postaram się tą esencję tego treningu państwu przekazać. Ja się nazywam Ania Andrzejewska i jestem jednym z dwóch w Polsce nauczycieli treningu pozytywnej neuroplastyczności według Ricka Hansona. Rick Hanson to jest neuropsycholog, który zebrał, brzydko mówiąc, do kupki różne badania z obszaru neuronauki, skompilował je i stworzył ten trening. Sednem tego treningu jest praktyka przyjmowania dobra. Ja postaram się podzielić z państwem taką esencją tej praktyki, bo żeby zmienić mózg, trzeba praktykować. To jest jedyna formuła, jaką możemy, w jakiej możemy zmienić mózg. Rick Hanson też wydał książkę, która się nazywa Szczęśliwy mózg, która opisuje tę metodę, a w październiku wychodzi jego nowa książka, która się nazywa Rezyliencja. To jest takie niepolskie zupełnie słowo, ale myślę, że ono powoli wchodzi do polskiego języka z zagranicy i oznacza ono umiejętność szybkiego powrotu do równowagi po jakimś stresującym czy trudnym wydarzeniu. I no, troszeczkę można ją przetłumaczyć jako odporność psychiczna, coś w tym rodzaju. To jest troszeczkę, słowo rezyliencja jest trochę szersze niż odporność psychiczna. W każdym razie w październiku wychodzi jego książka, która się nazywa właśnie Rezyliencja. Bardzo polecam tą książkę, bo ja już ją przeczytałam i jest nawet nasza recenzja, bo ja tworzę Centrum Neurointegracji Mind z Joanną Berendt i razem robimy te szkolenia.
Także nas poproszono o tam recenzję, więc już ją czytałam i naprawdę ją bardzo polecam. Jest ona napisana bardzo prostym, bardzo praktycznym językiem. Rick Hanson, od którego ja się osobiście uczyłam, jest człowiekiem wyjątkowo praktycznym, a jeszcze w dodatku ma wielkie, gorące serce, więc dzieli się wszystkim wyjątkowo szczodrze. Także bardzo polecam tą książkę dla dużych, małych, młodych i starych. Ja jestem coachem ICF-u, czyli takiej międzynarodowej organizacji coachingowej i jestem nauczycielem tego treningu pozytywnej neuroplastyczności. Oprócz tego też prowadzę warsztaty rozwoju osobistego i sesje coachingowe prywatne. To tyle o mnie. To teraz zacznę opowiadać i może weźmy od razu byka za rogi. I postaram się Państwu opowiedzieć, co to jest neuroplastyczność. Bo to jest takie słowo, które brzmi trochę enigmatycznie. Jest to proces, który zachodzi w naszym mózgu. Dawniej naukowcy uważali, że mózg rozwija się do pewnego wieku, do dorosłości 20-25 lat. No i potem już koniec, tak? Już nic nas nie czeka, już będziemy tylko korzystać z tego, co się zadziało przez te pierwsze lata naszego życia. Okazało się, że to jest nieprawda i że mózg zmienia się dynamicznie przez całe życie. To jest bardzo dla nas dobra wiadomość, ponieważ bez względu na to, od czego zaczynamy i gdzie jesteśmy w tym momencie, możemy wpłynąć na nasz mózg i wpływamy na nasz mózg, nawet o tym nie wiedząc. Neuroplastyczność skierowana, jakby zależna od doświadczenia, to jest taki proces zmieniania struktury i funkcji naszego mózgu pod wpływem doświadczenia. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa informacja, bo pytanie jest, jak się uczy nasz mózg, obojętnie czego, czegokolwiek. Mózg się uczy na doświadczeniu. Bez doświadczenia nie ma nauki mózgu. Bez zmiany mózgu nie ma w ogóle żadnej nauki. Czyli czegokolwiek my się uczymy, czy jazdy na rowerze, czy obsługi komputera, czy matematyki, czy gry na pianinie, czy zapamiętujemy jakąkolwiek nową informację, to się wiąże ze zmianą w obwodach mózgowych między naszymi uszami. Także bez względu na to, co jakby przyjmujemy, jakąkolwiek informację przetwarzamy, to powoduje, że aktywują się jakieś obwody w naszym mózgu. To jest o tyle ciekawe, że w ciągu normalnego dnia w ogóle sobie z tego sprawy nie zdajemy, tak? I my się właściwie cały czas uczymy, czyli cały czas jakieś obwody się zapalają w naszym mózgu. I teraz tak, bez względu na to, co my, znaczy cokolwiek my teraz myślimy, czujemy, jakiekolwiek emocje, czy jakiekolwiek odczucia w ciele, to tu i teraz, w tym momencie, jakieś konkretne obwody się zapalają. To jest bardzo takie, moim zdaniem, fascynujące, tak? Bo my sobie nie zdajemy sprawy, jak niesamowicie dynamiczny jest nasz mózg. I co dla nas z tego wynika? Otóż wynika dla nas to, że my każdego dnia przez każde swoje doświadczenie wpływamy na ten mózg. Wobec tego potem ten mózg wpływa na nasz dzień codzienny i robi się takie kółko jakby, tak? Czyli jest doświadczenia wpływają na mózg, a mózg wpływa na doświadczenia, tak? Czyli to jest taki cykl. Dlatego bardzo jest dobrze dla nas, jeżeli nasz mózg będzie szczęśliwy, oczywiście definicja szczęścia to jest ich wiele bardzo tych definicji, natomiast jeżeli przyjmiemy, że chodzi nam, każdemu z nas zależy na dobrostanie, na tym, żeby być zdrowym, żeby być spokojnym, żeby być zadowolonym, żeby być w dobrej relacji ze sobą i z innymi, żeby się za bardzo nie denerwować, nie stresować, żeby umieć sobie poradzić z wyzwaniami, które w życiu każdego człowieka się wydarzają, małymi i dużymi.
to potrzebujemy jakichś zasobów w naszym systemie nerwowym. I cały ten trening jest o budowaniu naszych zasobów w naszej głowie, bo okazuje się, że my sami mamy na to wpływ. I w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy, czy świadomą, czy nie, takie zasoby będziemy budować w naszym mózgu. I teraz jest tutaj pewien haczyk. Ponieważ nasz mózg się ukształtował ewolucyjnie w czasach, no mówiąc tak ogólnie i bardzo w uproszczony sposób, jaskiniowych. Czyli my w XXI wieku mamy między uszami mózg, który jest przygotowany na sytuację z sawanny. Z takich sytuacji, gdzie sobie chodzimy tak po sawannie, jest wszystko super, świetnie i nagle bach, jest bardzo duży wyrzut stresu, bo na przykład spotykamy się z drapieżnikiem i po 20 minutach około z reguły jest po sprawie. Albo nam się nie udało, albo przetrwaliśmy, tak czy inaczej ten stres się kończy i potem wracamy do, prawda, dalej normalnego stanu. Tak było wtedy, kiedy nasz mózg się kształtował. W obecnych czasach wygląda to zupełnie inaczej. Ponieważ my żyjemy, w większości oczywiście, w takim średnim albo małym stanie ciągłego napięcia. I to jest zupełnie co innego niż do czego jest nasz mózg stworzony. Stąd troszeczkę ten mózg nie bardzo sobie dobrze daje radę w tych warunkach, które mamy teraz. Ale ze względu na to, że jakby głównym zadaniem mózgu jest przetrwanie. To jest coś, co jest priorytetem dla każdego z nas, dla mózgów wszystkich nas. Czyli pierwsza rzecz to jest przetrwać. I matka natura bardzo dobrze o to zadbała w naszym mózgu. I to jest bardzo dobrze. Natomiast wynika z tego niestety dla nas niezbyt pozytywna rzecz. To znaczy, że nasz mózg ma negatywną skłonność. Co to znaczy? To znaczy, że w naturalny sposób jest mu bardzo trudno być szczęśliwym, to mówiąc tak w uproszczeniu. Natomiast przede wszystkim skupia się tak na zagrożeniach, na tym, co jest nie tak z nami, ze światem, z innymi ludźmi. Tak? Coś zawsze jest, kurczę, nie tak. To, czego nie mamy, czego nam brak, co byśmy chcieli. Tak? Jest taka osoba, która pisze różne fajne książki z rozwoju osobistego, nazywa się Brené Brown i mówi, że w naszych czasach budzimy się rano i myślimy, czego mam dzisiaj się bać i kto jest za to odpowiedzialny. No to jest właśnie skłonność negatywna mózgu. I bardzo dobrze, że my ją mamy, bo dzięki temu my jesteśmy w stanie, nie wiem, przejść przez ulicę, nie dostając się pod autobus, tak? Mówiąc tak może hasłowo, tak? Ale generalnie my jesteśmy w stanie o siebie zadbać pod względem bezpieczeństwa i to jest bardzo dobrze. Natomiast ta skłonność bardzo mocno obniża jakość naszego życia, bo matce naturze nie zależało na tym, żebyśmy mieli wysoką jakość życia, żebyśmy byli szczęśliwi. Zależało na tym, żeby przetrwać. Wobec tego te mechanizmy przetrwania odpalają się automatycznie. Jaki taki konkretny przykład z życia? Na przykład, jeżeli rozmawiamy z szefem i on mówi o 9 rzeczach, które po prostu robimy świetnie, wychodzą nam wspaniale, umiemy coś zrobić itd., itd., a jedna rzecz jest do rozwoju, tak? To o czym będziemy myśleć przed zaśnięciem? I to jest właśnie negatywna skłonność mózgu. Dużo łatwiej zapamiętujemy negatywne cechy innych ludzi.
dużo dłużej pamiętamy coś, że ktoś coś złego zrobił, tak? Był niemiły, coś mi powiedział i tak dalej, tak? Czy mieliśmy zły dzień, czy tylko 15 minut nieprzyjemnej rozmowy, tak? Bo jeżeli mieliśmy 15 minut nieprzyjemnej rozmowy, to mówimy, że mieliśmy beznadziejny dzień, tak? I to jest, ja oczywiście mówiąc te przykłady, trochę robię to z przymrużeniem oka i trochę przesadzam, tak? Ale rozumiem, że Państwo wiedzą, że to jakby nie zawsze są aż takie, prawda, historie. Czasami one mają dużo mniejsze naładowanie emocjonalne i nie są aż tak spektakularne. Ja po prostu przytaczam takie przykłady, żeby one były bardziej obrazowe. Mówi się, że w relacjach partnerskich, miłosnych, że tak powiem, potrzeba 5 pozytywnych wydarzeń, żeby zniwelować jedno negatywne. I tak dalej, i tak dalej, tak? Łatwiej nam po prostu jest to pamiętać. I jeżeli tak mamy, jeżeli się ciągle martwimy, jeżeli się ciągle stresujemy, jeżeli ciągle mówimy, co jest nie tak, umawiamy się ze znajomymi na kawę albo na piwo i opowiadamy, co to właśnie okropnego się stało albo nam, albo komuś, albo jak świat teraz już schodzi na psy i wszystko będzie beznadziejnie i tak dalej, to jest wszystko normalne. To tak właśnie jest, ponieważ my mamy tą negatywną skłonność. Natomiast to, co warto wiedzieć, to jest to, że ten poziom negatywizmu nie stoi w miejscu. Jeżeli ja przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj, mówiąc symbolicznie, się ciągle martwię albo na przykład się ciągle irytuję, albo jestem ciągle niespokojna, to ja jutro będę jeszcze bardziej niespokojna. Ponieważ obwody w moim mózgu będą te, które są odpowiedzialne na przykład za irytację, tak, będą bardzo świetnie działać. Ja będę ekspertem w irytacji. Czyli pytanie do każdego z nas jest takie, co ja na co dzień praktykuję? Czy ja praktykuję radość, spokój, zadowolenie, dobrą relację z innymi, poczucie własnej wartości? Czy ja praktykuję irytację, złość, zmartwienia, niepokój, poczucie straty, poczucie niedostatku i tak dalej, i tak dalej. Bo to, co praktykuję, to będzie się wzmacniać w moim mózgu i potem się będzie odpalać automatycznie. I teraz kolejna ciekawa informacja jest taka, że tak jak mówi Rick Hanson, nasz mózg jest właśnie jak rzep na negatywy i jak teflon na pozytywy. Dla niego pozytywne doświadczenia w większości przepływają jak woda przez sito i w ogóle nie są instalowane w naszym mózgu. Bo jakby to nie jest priorytet. Każde negatywne doświadczenie, szczególnie z obszaru bezpieczeństwa, kiedy my na przykład się niepokoimy czymś, jest, no mówiąc obrazowo, oznaczane w naszym mózgu jako ważne i jako takie, że trzeba je zapamiętać. I to najlepiej na zawsze. Czyli raz się sparzy, dmucha na zimne, tak? Raz mnie ugryzł pies, omijam z daleka psy. Raz ruda, wysoka kobieta powiedziała do mnie coś niemiłego, nie lubię rudych, tak? I tak dalej, i tak dalej. Mówię oczywiście też znowu z przymrużeniem oka, ale rozumieją Państwo, o co chodzi, tak? Po prostu nasz mózg oznacza te doświadczenia i jest świetny w uczeniu się na negatywach. Właściwie nadmiernym uczeniu się na negatywach. Przesadnym uczeniu się na negatywach. Natomiast jeśli chodzi o pozytywy, w taki automatyczny sposób po prostu w ogóle ich nie oznacza. Nie uważa ich za warte zapamiętania, chyba że wykonamy pewną, mówiąc w cudzysłowie, pracę.
w związku z tym, o której za chwilę powiem. Ja na razie mówię o negatywach po to, żeby potem już przejść do tych rzeczy naprawdę przyjemnych i fajnych, bo to jest główny cel mojego wykładu. Tylko jakby muszę powiedzieć Państwu o tym na początku, żeby potem móc dalej pójść z, jakby z tym procesem. Także jeżeli my w świadomy sposób nie zadbamy o swoje szczęście, nie zadbamy o swój spokój i nie zadbamy o swoją radość, to będzie nam bardzo trudno ich doświadczać po prostu. A będziemy coraz bardziej niespokojni, coraz bardziej niezadowoleni i coraz bardziej wyobcowani, co często widać u osób starszych, niestety. Bo jeżeli całe życie praktykuje irytację na przykład, albo praktykuje martwienie się, to naprawdę jestem wielkim ekspertem w tej dziedzinie. I z łatwością mi przychodzi to, żeby się zirytować, prawda? Więc naprawdę warto jest świadomie praktykować te rzeczy, na których nam zależy. I tutaj jest taka... Taki dziwny proces zachodzi, bo my jesteśmy bardzo, staramy się w każdym razie jako ludzie być dosyć logiczni i racjonalni. Jeśli chodzi o naukę jakichkolwiek rzeczy, które się uczymy, nie wiem, czy w szkole, czy dla własnych potrzeb, to wiemy, że jest taka zasada, żeby na przykład nauczyć się matematyki, to co musimy zrobić? Rozwiązywać zadania i uczyć się, znaczy mieć doświadczenia z matematyki, prawda? Jeżeli chcemy nauczyć się języka, to musimy mieć doświadczenia z tym językiem, prawda? To jest logiczne i oczywiste. Jeżeli chcemy się nauczyć jeździć na rowerze, nie wystarczy przeczytać książki o jeżdżeniu na rowerze, prawda? Albo kupić sobie świetny strój rowerowy. Trzeba po prostu jeździć na tym rowerze, prawda? Czyli mieć doświadczenia jazdy na rowerze. I słuchajcie, dokładnie tak samo jest ze wszystkimi naszymi wewnętrznymi zasobami typu spokój, zadowolenie, radość, poczucie własnej wartości, dobry kontakt z innymi, życzliwość, współczucie, empatia, entuzjazm, odwaga, siła. To wszystkie te elementy ja nazywam zasobami wewnętrznymi. I z tymi zasobami wewnętrznymi jest dokładnie tak samo. Żeby doświadczać więcej spokoju, muszę mieć więcej doświadczeń spokoju. Po prostu. To jest bardzo proste. Dokładnie tak samo jak z językiem angielskim i jazdą na rowerze. A my bardzo często robimy dokładnie odwrotnie. Czyli jeżeli potrzebuję więcej spokoju, to jeszcze bardziej się denerwuję, kiedy go nie mam, tak? I wyszukuje, tak, jakby z takim szkłem powiększającym, że o właśnie dzisiaj miałam tyle niepokoju, a ja tak potrzebuję spokoju. Tak? Czyli skupiam się na tym, kiedy tego nie mam. Tak? Kiedy nie ma tego, za czym ja tęsknię, na przykład za spokojem albo radością. Tak? I tak potrzebuję radości, a dzisiaj, a ty mi mówisz teraz, że jest pralka zepsuta. Tak? A potem się to wydarzyło, a potem to. I żeby było jasne, ta praktyka nie chodzi, w tej praktyce nie chodzi o myślenie życzeniowe. Nie chodzi o przyklejony uśmiech na twarzy, prawda, że teraz już i zaklinanie rzeczywistości, że ja teraz będę prawda, szczęśliwa i tak dalej. W tej praktyce chodzi o widzenie świata takim, jaki jest, a nie przez pryzmat naszego negatywnego nastawienia. Bo tak naprawdę my nie widzimy rzeczywistości taką, jaka jest. Widzimy rzeczywistość taką, jaką nam wyświetla nasza negatywna skłonność mózgu w większości przypadków. Oczywiście nie we wszystkich, ale w większości. Dlatego w tej praktyce chodzi o to, żeby zobaczyć tą rzeczywistość taką, jaka jest. A w 99 przypadkach sytuacji mamy dużo więcej elementów w danym doświadczeniu pozytywnych niż negatywnych. I to jest po prostu zaproszenie, to ten dzisiejszy wykład dla Was do tego, żeby zacząć zwracać uwagę na
te pozytywne elementy doświadczenia zamiast na negatywne. Dlatego, bo nasza uwaga działa jak odkurzacz i reflektor w jednym dla mózgu. Czyli to, na czym skupiamy uwagę, zasysane jest, jakby najpierw jest oświetlane, a potem jest zasysane do mózgu i zainstalowywane dużo łatwiej. To jest takie turbo doładowanie mózgu. Wobec tego możemy każdego dnia zadać sobie pytanie, na czym ja chcę się skupiać. Bo to nie chodzi o to, żeby udawać, że nie ma negatywnych sytuacji, trudnych sytuacji, bo one są. I czasem po prostu ja decyduję, że się zajmę tymi trudnymi, negatywnymi sytuacjami. I to jest okej. Tylko nie wciąż, nie codziennie, nie bez przerwy, tak? I żeby się nie marynować w tych negatywnych sytuacjach, bo my mamy taką tendencję, tak? Że już coś się wydarzyło nie tak, to ja teraz będę i z lewa, i z prawa, i tu, i siu, i jeszcze opowiem o tym jednej osobie, potem drugiej, trzeciej, dziesiątej, potem przed zaśnięciem o tym pomyślę, potem jeszcze, nie wiem, będę szukać odniesienia do życia innych. No widzisz, tobie się stało, mnie też się tak stało, no i po prostu katastrofa, tak? To jakby ludziom się wydarza, nam wszystkim, wydarzają różne trudne doświadczenia. I to jest, i tak się wydarza. I to nie znaczy, że my mamy się nimi nie zajmować, tylko żeby zdecydować, nad czym ja chcę się skupić i co jest dla mnie dobre. Była kiedyś taka reklama w telewizji, chyba proszka od bólu głowy, gdzie tam każdy się zwija z bólu i jest takie tadam. Oto moment wyboru, tak? I jeden ma taki zwykły proszek, a drugi ten, który jest reklamowany, tak? I ja lubię mówić, że każdy moment to jest moment wyboru. Oto moment wyboru. Co wybierasz, tak? Mam, nie wiem, wydarzyła mi się trudna, nieprzyjemna sytuacja. Pokłóciłam się z kimś w pracy, albo szukam pracy i nie mogę jej znaleźć, albo mam kogoś w domu chorego, albo samemu choruję, tak? Albo cokolwiek, tak? Albo mam jakieś trudności w relacji z bliskimi ludźmi, tak? Może być moment, kiedy ja chcę się zająć tą trudną sprawą, ale nie na wciąż. Nie bez przerwy, tak? I oto jest moment wyboru, co ja dzisiaj wybieram. I teraz, i teraz, i teraz, i teraz, tak? W każdej chwili mojego życia mam taką moc, to jest bardzo wielka moc, mam moc wyboru, na czym się skupię. I to, na czym się skupiam w powtarzający się sposób, kształtuje obwody mojego mózgu. Dlatego warto jest na co dzień skupiać się na tym, co jest dla mnie dobre, żeby mieć więcej dobrego. Wobec tego małe chwile naprawdę robią wielką różnicę. Dlatego, bo ja nie mówię o korzystnych czy pozytywnych sytuacjach za milion dolarów. Ja mówię o zwykłych, małych rzeczach. Na przykład tym, że jest powietrze do oddychania, albo że bije serce, albo że wprawdzie boli mnie kolano, ale 90% mojego ciała czuje się okej. Albo że na przykład nie ma wojny i jesteśmy bezpieczni, ogólnie mówiąc, tak? Albo że na przykład mam odpowiednią ilość jedzenia albo picia. Albo że mam jakichś bliskich, którzy się o mnie troszczą. To nie musi być relacja idealna, bo nigdy nie jest idealna. To wystarczy, że mam kogoś, kto jest dla mnie życzliwy, dla kogo ja jestem ważna, kto ma o mnie, kto miło o mnie myśli, kto się o mnie troszczy, tak? To wystarczy. My nie musimy naprawdę, żeby nastawić nasz mózg na pozytywy, nie musimy mieć wielkich doświadczeń. I tu niestety przychodzi też negatywna skłonność mózgu, jeszcze inna tendencja do przyzwyczajania się mózgu do bardzo wielu sytuacji.
że można powiedzieć, no to co ja powiedziałam, to tak jest trywialne, tak? No powietrze, no wiadomo, że jest powietrze, jakby nie było powietrza, to byśmy nie żyli, tak? Albo że moje serce bije, no na miłość boską bije w moim przypadku od 52 lat, no to nie jest jakaś wielka historia, tak, żeby tu się tym podniecać. No ale możemy sobie zadać pytanie, a co jak tego nie będzie? I wtedy nagle się okazuje, że to jest naprawdę ważne, tak? Tylko nasz mózg nam mówi, że to, co jest codziennie, to jest mało interesujące dla niego. Wobec tego my musimy wykonać pewną świadomą pracę, żeby jednak zobaczyć, że to jest ważne. I tutaj muszę opowiedzieć taką osobistą historię. Ja byłam osobą przez większość mojego życia, która nie znałam drugiej osoby, która by była tak negatywnie nastawiona do świata. Uważałam, znaczy byłam w stanie znaleźć zawsze coś, co nie działa, co jest nie tak z kimś tam, ze mną, z sytuacją, tak? Zawsze, kurczę, było coś nie tak. I to mi zajęło troszkę czasu, ponieważ mózg nie uczy się tak jak w filmach science fiction, że bohaterowi podłączana jest rura z tyłu, tak, bzit, bzit i on umie pilotować helikopter. Mózg tak się nie uczy, więc jeżeli ktoś Państwu powie, że w weekend można się można zmienić swoje życie, no to jest mała szansa na to, bo mózg się uczy z małych, codziennych doświadczeń. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo wesoła i radosna i korzystna dla nas informacja, bo my nie musimy zmieniać naszego życia w sposób rewolucyjny. Wystarczy tylko, że 6 albo 10 razy dziennie przez 20 sekund skupimy się na doświadczeniu, które jest dla nas korzystne. Naprawdę. I to nie zadziała od razu i jedno takie doświadczenie, ani jeden taki dzień nam nie pomoże. Natomiast kropla po kropli, jak się wypełnia naczynie, tak kropla po kropli zmienia się nasz mózg. Jedyne sytuacje jednorazowe, podczas których zmienia się mózg, to są sytuacje traumatyczne najczęściej. Albo jakiś naprawdę już wybuch jakiś wyjątkowo pozytywny. Natomiast w większości sytuacji mózg się zmienia z dnia na dzień. Dlatego te małe chwile są takie ważne. I te małe chwile decydują o tym, jaką my mamy jakość życia. I czy my jesteśmy zadowoleni, spokojni i w dobrej relacji z innymi. To teraz mam pytanie, czy w związku z tym, co ja powiedziałam, to w ogóle dla Państwa jakoś działa? To, co ja powiedziałam, to ma jakiś sens? Tak poproszę albo tak, albo tak. Czyli to jakoś brzmi logicznie, prawda? W każdym razie ja się zabrałam w ogóle za ten trening, bo mnie to zafascynowało. Po pierwsze, że to jest bardzo logiczne i bardzo sensowne, a po drugie ta praktyka, to Państwu zdradzę już, zanim zacznę mówić o niej, jest lekka, łatwa i przyjemna, więc to naprawdę jest coś fantastycznego. To teraz mam pytanie, czy są pytania? Czy ktoś by chciał coś na tym etapie dopytać, rozjaśnić, albo może powiedzieć, że to właśnie jest bez sensu i nic nie rozumie? To znaczy, że ja chciałam coś powiedzieć, bo w tym takim, powiedzmy, negatywnie rozbieganym mózgu łapanie tych chwil pozytywnego myślenia jest bardzo trudne w pierwszym momencie. Więc czy właśnie nieuzasadnione byłoby w tej pierwszej praktyce po prostu zapisywanie jakby na siłę tych pozytywnych myśli? Jakby skłanianie się ku pozytywnym myślom, wyszukiwanie, bo jeżeli mózg jest negatywny, to trzeba poszukiwać czegoś pozytywnego, to nie jest takie proste. Więc... Ale dzień po dniu, wie Pani, to znaczy to już mówię... Tak. Tak. Każdy sposób na to, żeby się dłużej zatrzymać na pozytywnym doświadczeniu jest dobry. Zapisywanie jest świetne. Można zapisywać, można wytańczyć to pozytywne doświadczenie, można narysować to pozytywne doświadczenie. Czyli na przykład ma to pozytywnych myśli,
myśli albo dziennik pozytywnych doświadczeń. Tak, tylko ja zaraz przejdę, jak się skończą pytania, to ja jeszcze się do tego odniosę, dobrze? Bo pamiętajmy, że nasze doświadczenie to nie są tylko myśli. To jest bardzo ważna rzecz i zaraz ja się do niej odniosę. Natomiast ma pani rację, każda rzecz, która mnie osobiście, tak, i każdemu z państwa pomaga w tym, żeby było łatwiej, to jest dobra. Tylko mam taką wielką prośbę, żeby nie zapisywać sobie tej praktyki na liście zadań do zrobienia. Bo my tych rzeczy do zrobienia mamy naprawdę bardzo dużo. I jeżeli my sobie wyjdziemy z tego wykładu i powiemy, że od dzisiaj to ja będę to praktykować, to prawdopodobnie będzie tak, że my w ogóle się zestresujemy i to będzie dla nas obowiązek. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby zobaczyć, że to jest nagroda sama w sobie. Że to nie jest obowiązek. Te chwile pozytywne, to, że ja pierwszego dnia pomyślę o tym, że jak cudownie, że ja mieszkam w Europie, gdzie nie ma wojen, gdzie jest pod dostatkiem jedzenia, gdzie mogę mieć gorszą, lepszą, ale jakąś pracę znajdę, tak? I tak dalej, gdzie mam życzliwych ludzi wokół siebie na przykład, gdzie jest system społeczny taki, że możemy się leczyć, prawda, za ubezpieczenie i tak dalej, tak? To jest, doświadczenie tego jest samo w sobie nagrodą. To jest bardzo ważne, słuchajcie, bo jeżeli ja sobie tak oznaczę te doświadczenia, to mi się będzie wydzielać dopamina. A dopamina powoduje, że mózg to oznacza, że to jest fajne i że chce tego więcej. Więc będzie mi wtedy łatwiej dalej praktykować, tak? Czyli jak ja mam trudny dzień, to teraz sobie zrobię nagrodę, zamiast zjeść ciastko albo napić się piwa, to ja mogę teraz doświadczyć czegoś pozytywnego, tak? I to jest dla mnie nagroda sama w sobie, bo mogę sobie pomyśleć, kurczę, dzisiaj 6 razy mi się udało po prostu doświadczyć czegoś fajnego i już tam te obwody musiały się zapalić, tak? To już ten obwód jest, to ja go teraz będę wzmacniać, tak? Żeby myśleć o tym, że to jest fajne, że to nie jest kolejna rzecz, my naprawdę mamy dosyć rzeczy do zrobienia. Potrzebujemy jakichś takich przyjemności, potrzebujemy ulgi, potrzebujemy naprawdę jakichś fajnych rzeczy, gdzie niekoniecznie musimy się skupiać na efekcie. Tak? My ciągle jesteśmy zadaniowi, bez przerwy mamy jakieś zadania. Tak? Małe, duże, najczęściej te pilne i nieważne, tak? A te ważne i niepilne zostają na boku, tak? Jak pielęgnacja, dobrych relacji z innymi czy coś. To jest nieważne, bo ja teraz mam obiad, zapłacić rachunek, wysłać maila, zrobić telefon, odebrać dzieci ze szkoły i tak dalej. Tak? To są rzeczy pilne, ale nieważne. Tak? I ja już cały dzień tak biegnę, tak jak ten chomik w kółku, tak, że ja po prostu nie jestem w stanie się zatrzymać. Więc dajmy sobie w ciągu dnia 6-10 momentów po 30 sekund albo minutę na tym, że ja się mogę skupić na tym, co pozytywne. I to jest naprawdę fajne. Także jak najbardziej, jeżeli mi pomaga pisanie, super. Jeżeli jestem wzrokowcem i chcę popatrzeć na jakiś fajny obraz i ucieszyć się, na przykład ja bardzo lubię niebieski, taki fioletowy i zieleń, uwielbiam. Zielony nie mam, ale niebieski mam. Mogę skupić się na tym, że ten obraz jest piękny i przez 30 sekund na niego popatrzeć i po prostu dać sobie tą chwilę, że ja tylko patrzę i chłonę to piękno tego obrazka, tak? Jeżeli oczywiście on jest dla mnie piękny, bo nie dla wszystkich musi być. Czyli jeżeli jestem wzrokowcem, mogę patrzeć, tak? Mogę rysować, mogę tak jak mówię, niektórzy lubią tańczyć, tak? Mogą sobie włączyć fajną muzykę i po prostu sobie to pozytywne doświadczenie wytańczyć. Czy jakiekolwiek inne, nie wiem, może ktoś lubi biegać, albo cokolwiek, co mi sprawia radość, tak? Albo po prostu na chwilę usiąść. Tak? Dla niektórych to też jest
wyjątkowo komfortowa sytuacja, bo nie zawsze ma tak. Ja mam pytanie, bo jest sytuacja traumatyczna. Czy możemy sobie sami pomóc wrócić do normalnego funkcjonowania? Jeżeli potrzeba jest jakaś interwencja różnica farmakologiczna. Jak na przykład ktoś długo jest w takiej sytuacji, że ma na przykład osobę koronową w domu, jest długo bezrobotny i no coś co trwa, tak? Nie tylko ze względu na prawa. Ja też mówię o takich sytuacjach. To znaczy, wie pani co, to jest tak, że jeśli chodzi o traumę, to ja bym jednak polecała od tego specjalistów, bo to jest sytuacja, która jest poważną sytuacją i są tacy, którzy umieją wyjść z traumy sami, ale po co, skoro można sobie pomóc, skoro mogę poprosić o pomoc kogoś, kto naprawdę się na tym zna, tak? Także ja bym raczej polecała kontakt z jakimś sprawdzonym specjalistą, bo nie każdy specjalista musi mi odpowiadać, ale mogę poszukać, tak? I jeśli chodzi o traumę, myślę, że na pewno ta praktyka może pomóc, ale to nie jest w przypadku traumy jedyna praktyka. I bym polecała też takie praktyki już profesjonalne. Natomiast jeśli chodzi o długotrwały stres albo długotrwałe trudne sytuacje, no to tym bardziej nam potrzeba zasobów. Bo im więcej wyzwań, tym musimy mieć więcej zasobów, żeby sobie dawać radę. Więc po prostu dbanie o siebie. Znaczy, słuchajcie państwo, ja na tych naszych treningach pierwszą rzeczą właściwie, albo prawie pierwszą, którą mówię, jest to, że jest tylko jeden warunek, żeby to się wszystko udało, czyli żebyśmy mogli zbudować te obwody, te pozytywne, zamiast ciągle wzmacniać te negatywne, to jest bycie po swojej stronie. Ja muszę chcieć, żeby mi się udało. Jeżeli ja będę siebie sabotować, to żadna metoda rozwoju osobistego, terapeutyczna, psychologiczna czy jakakolwiek mi nie pomoże, bo to nie jest pigułka od bólu głowy, czy ja chcę, czy nie chcę, to ta głowa mnie przestanie boleć. Tak? Ja muszę zdecydować, że ja chcę coś dobrego dla siebie zrobić. Ja potrzebuję tego ze względu na siebie i dla innych. Dlatego, bo jeżeli ja chcę być dostępna dla innych, czy dostępny, czy pomocny, czy wspierający, czy jakikolwiek, ja muszę mieć na to siły, ja muszę mieć zasoby na to. Bo jak się mówi, z pustego i Salomon nie naleje. Tak? To jest troszeczkę tak, jak z tym samolotem, tak? Że w samolocie najpierw maskę tlenową zakłada się sobie, a potem dziecku. Bo jeżeli ja zemdleję, to nie założę maski dziecku. Tak? I tak samo jest z, w ogóle ze wszystkimi trudnościami. Tak ja dbając o kogoś, czy chorego w mojej rodzinie, czy o jakiś długotrwały stres, czy jakąkolwiek sytuację, właśnie, że ja nie mam pracy, ja muszę mieć takie momenty, kiedy ja się regeneruję. Dlatego, bo my nie jesteśmy perpetuum mobile. My musimy się zasilać. Jeżeli ja się nie zasilam, to i nie widzę tego, że jestem wyczerpana czy wyczerpany, to prędzej czy później moje ciało powie nie. I najczęściej powie to w taki sposób, który będzie dla mnie trudny, jeszcze trudniejszy. Więc naprawdę warto jest stanąć po swojej stronie i powiedzieć sobie, że ja jestem ważna, tak samo ważna jak wszyscy inni. I warto jest zrobić coś dla siebie, żebym ja miała zasoby do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. A te zasoby to jest między innymi właśnie spokój, zadowolenie, siła, odwaga, życzliwość i tak dalej, i tak dalej. Także ta praktyka, jak najbardziej odpowiadając już na pani pytanie, jak najbardziej przydaje się osobom, które mają bardzo trudne doświadczenie, jak najbardziej. I po prostu, tak jak mówiłam, ona nie wymaga rewolucji, więc można sobie znaleźć krótkie chwile na to, że ja mogę się poczuć dobrze. I tutaj jeszcze jedna uwaga a propos pani pytania.
To, co jest dla nas trudne do przyjęcia, to ja mogę jednocześnie mieć odczucia trudne i pozytywne. Ja mogę, opiekując się chorym człowiekiem, idę do apteki, żeby kupić mu lekarstwa i mogę mieć doświadczenie na przykład bardzo pozytywne troszczenia się o tą drugą osobę. Tak? I jednocześnie jest mi trudno, bo bardzo mi zależy na zdrowiu tej osoby, a na przykład to zdrowie się nie poprawia. Ale z drugiej strony mogę jednocześnie odczuwać pozytywne doświadczenia troski i miłości wobec tej drugiej osoby. Także jakby to ja nie muszę być skoncentrowana tylko na tych negatywnych. Tak? Ja idąc do tej apteki mogę popatrzeć na ładny kwiat albo wystawić buzię do słońca na 3 minuty. Jeżeli ja będę to robić regularnie, kilka razy dziennie, po właśnie minutę, 30 sekund, to będzie budowało moje zasoby. I to być może nie rozwiąże tej sytuacji zewnętrznej, natomiast ja będę miała więcej zasobów do radzenia sobie z tą sytuacją. Czy to mniej więcej jakaś jest odpowiedź? Czy jeszcze jakieś pytania są? Jak nie, to ja od razu przejdę do tej praktyki, jak ona po prostu wygląda, żebyście Państwo mogli sobie ją poćwiczyć. W tej praktyce, która się nazywa przyjmowanie dobra, uważam, że bardzo przyjemnie się nazywa, zaczynamy od faktu. Bo żeby coś wdrukować w nasze struktury mózgu, muszą być 2 etapy. Pierwszy etap to jest aktywacja. My musimy zaktywować to doświadczenie, czyli po prostu je mieć, tak? Bo ja nie mogę na przykład zbudować obwodów, które będą mi pomagać w większym spokoju, bez tego, że ja będę miała doświadczenie spokoju, tak? Czyli muszę zaktywować to doświadczenie. Czyli pierwszy etap to jest aktywacja. I na tym etapie szukamy jakiegoś faktu, który jest pozytywny i jest rzeczywisty, nie jakiś z mchu i paproci, tylko prawdziwy fakt. Czyli na przykład w obrębie poczucia bezpieczeństwa, które jest, to jest taka najważniejsza nasza potrzeba, która jest umiejscowiona w najstarszej części mózgu, w tak zwanym, mówiąc ogólnie, mózgu gadzim. I ona dba o nasze poczucie bezpieczeństwa, co powoduje, że my bez przerwy się przerażamy, na przykład nasze myśli nas przerażają, a mózg nie odróżnia myśli od sytuacji zewnętrznej. Wobec tego potrafimy się strasznie przerazić naszymi myślami, tak jakby tygrys przed nami stał. Więc na przykład z obszaru poczucia bezpieczeństwa, właśnie tak jak mówię, najważniejszej potrzeby naszej, to jest priorytetowa potrzeba, to też dobrze wiedzieć dla tych, którzy mają dzieci, że dzieci nie są w stanie się uczyć, jeśli nie mają poczucia bezpieczeństwa. Bo nikt nie jest w stanie się uczyć, jeśli jest w stresie. Znaczy w stresie można się tylko uczyć negatywów. Bo w stresie mózg jest tylko nastawiony na przetrwanie. Wobec tego, jeśli nie poczuję się bezpiecznie, to niczego się nie nauczę, albo nauczę się tylko tego, że jest niedobrze, okropnie, trzeba się zamknąć i chronić siebie, tak? Co na przykład w pracy bardzo często się wydarza, tak? Im bardziej jest atmosfera nieprzyjazna, tak, i niebezpieczna i wszyscy mówią, że nie jest dobrze w mojej sprawie, tak, i w ogóle, a ostatnio zwolnili z drugiego działu, a kierownik się wkurza, coś tam obojętnie, tak, to tym jest mniejsza szansa, że ja będę kreatywny, że ja będę osiągnął cele, że ja będę innowacyjny, że ja będę budował zespół jakikolwiek. Właściwie nie ma na to szansy. Ja mogę udawać troszeczkę, tak, na tyle, na ile to chroni moje plecy. Ale tak naprawdę to nie będę dawał z siebie wszystkiego i nie osiągnę najlepszej wersji siebie, tak?
bo po prostu to jest niezgodne z naszą reakcją mózgową. Tak? W momencie, kiedy jest stres, to jest tak. Tak? Ja tylko siebie chronię. Tak? I moje najbliższe otoczenie. Tak? Wobec tego będę pisał w mailach CC do 15 osób, żeby potem można było udowodnić, że jednak go napisałem, tak? A że to tak naprawdę jest wina tej drugiej osoby i tak dalej, i tak dalej. I tak samo zresztą jest w rodzinie, tak? Gdzie jeśli nie ma bezpieczeństwa, to nie ma prawdziwych, życzliwych, spokojnych, opartych na wzajemności relacji. Czyli na przykład w obrębie tej najważniejszej potrzeby, czyli właśnie bezpieczeństwa, znajdujemy fakt. Jaki fakt możemy tu i teraz znaleźć, że jest bezpiecznie teraz? Czy ktoś z Państwa ma jakiś fakt tutaj, tu w tej sytuacji? Dach teraz. Nad głową. Dach. Ma Pani dach nad głową? Tak, oczywiście. To jest jak najbardziej powód do tego, że może być bezpiecznie. Jest światło. Jest światło, pewnie. Gdyby było ciemno, to by było tak gorzej z bezpieczeństwem, prawda? Bo nie wiedzielibyśmy, czy możemy się poruszyć i w ogóle, czy z tyłu ktoś tam nie zamachuje się na nas pałką albo coś takiego. Nie było, by było tak średnio. Oczywiście, jak najbardziej, jest światło. Ochrona na wejściu. Jest ochrona na wejściu, cudownie. No, państwo cudownie współpracują, dziękuję bardzo. Czyli naprawdę, słuchajcie, i to są fakty, tak? To nie jest ocena jakaś, to nie jest widzimisię, to nie jest jakaś wydmuszka, tylko to jest fakt. I teraz jest bardzo ważny proces. Jak ja się czuję w związku z tym faktem? Ten fakt jest tylko taką iskrą, która ma zapalić to doświadczenie. On jest tak naprawdę nie bardzo istotny. Chodzi tylko o to, żeby tak wzbudzić to doświadczenie, żeby dokonać aktywacji. Czyli możemy wziąć jakikolwiek fakt i tych faktów możemy szukać w bardzo różnych miejscach. Możemy ich szukać w przeszłości. Możemy ich szukać w sobie, na przykład nasze zalety. Możemy ich szukać w innych ludziach, w tej sytuacji, która jest teraz, w wyobraźni, w sensie fakty z wyobraźni, nie w sensie, że to jest wymyślone, ale że ja mogę sobie zobrazować coś, tak? Na przykład co było. Tak? Tych faktów mogę w różnych miejscach poszukiwać, tam gdzie mi jest najłatwiej. Na początek łapcie to, co jest najłatwiejsze, żeby przyzwyczaić mózg do tego. Jakikolwiek fakt. I teraz tak, być może dla kogoś to, że jest dach nad głową, w ogóle nie działa, tak? No, jak się staram, to po prostu ten dach nad głową do mnie nie przemawia. Owszem, to jest fakt, ale on nie działa. Znajdźcie takie fakty, które dla was działają, chociaż odrobinę. Czyli szukajcie takich faktów, które was przekonują, przynajmniej trochę. Bo to mogą być naprawdę małe fakty, tak? Dla mnie na przykład ostatnio stwierdziłam, że ja się czuję bardzo bezpiecznie i to jest dla mnie bardzo fajny fakt, że jest służba, która wywozi śmieci. Bo gdyby nie było tej służby, to nie byłoby przyjemnie, prawda? Dla mnie to jest fakt, który mnie przekonuje, ale dla kogoś to może być już tak trywialne, że po prostu nie da się tego słuchać. Tak? Więc znajdźcie takie fakty, bądźcie poszukiwaczami faktów takich, które do was przemawiają. Ale to nie jest takie istotne, co to będzie. Tak naprawdę to jest obojętne, co to będzie. Grunt, żeby to było coś, co wam spowoduje, że zaktywuje się to doświadczenie. Czyli co ja czuję w związku z tym faktem? Jak ja się czuję w związku z tym faktem? Co to znaczy doświadczenie? Tu pani mówiła o myślach. Jak już nic nam nie zostaje, to weźmy myśli. Ale myśli akurat są najsłabiej dla tego procesu wykorzystywane. Bo myśli to jest głowa. My już mamy taką tą wielką głowę, że po prostu mamy z reguły zero kontaktu z ciałem, z naszymi emocjami.
Niestety panowie to jeszcze gorzej, bo tylko potrafią powiedzieć, że są wkurzeni albo w dobrym humorze z reguły, bez urazy, bo czasami są panowie, którzy zdają sobie sprawę z wielu innych emocji, ale w ogólności po prostu też genetycznie i wychowawczo, tak, bo zostali tak wychowani, że mają być silni i to jest najważniejsze, tak, i się zamknąć. Więc często mają trudność w ogóle z nazwaniem emocji. Panie mają z tym większą łatwość. Natomiast doświadczenie to są myśli, tak, ale to, co nam najlepiej wychodzi, jeśli chodzi o instalację potem tego w mózgu, to jest, co ja czuję w ciele. Co ja czuję w związku z tym faktem w ciele. Albo jakie emocje ja czuję. Czyli w związku z faktem, że tutaj jest dach i on się nie zawala na naszą głowę, są stabilne ściany i w ogóle mamy budynek, tak, a nie siedzimy gdzieś tam w krzakach, gdzie już teraz jest rosa i jest mokro, to ja czuję na przykład to, że mi się otwiera klatka piersiowa, że mi się rozluźniają szczęki, że ramiona mi opadają, tak, że w ogóle tak odpuszczam, tak, w ciele. I czuję emocję taką bezpieczeństwa, właśnie spokoju, rozluźnienia. Takiego wydaje mi się, że wszystko jest łatwiejsze. I to jest najważniejsze, żeby zobaczyć, co ja czuję w związku z tym. Bo to jest doświadczenie. I to będzie zapisane, nie ten fakt, nie ta historia. Tak? Bo tu jest jakaś historia, którą my sobie w głowie opowiadamy. Ta historia jest tylko wyzwalaczem. Najważniejsze jest to, co ja czuję w związku z tym. I to jest aktywacja tego doświadczenia. Czyli w momencie, kiedy ja pragnę więcej spokoju, ja muszę szukać takich faktów, które powodują, że ja chociaż przez 30 sekund będę spokojna. Będę czuć, tak? Będę odczuwać spokój. Cokolwiek dla mnie to znaczy, tak? Dobrze w ogóle sprawdzić, co to znaczy w ciele czuć spokój. Bo osoby, które tak jak ja kiedyś nie miały w ogóle kontaktu z ciałem, w każdym razie trudności w ogóle, co się dzieje w moim ciele, w ogóle co to za pytanie jest, nic, no co się dzieje, nie wiem co się dzieje, boli mnie noga. Tak. Zachęcam do tego, żeby zwiększać świadomość ciała. Im człowiek ma większą świadomość ciała, tym łatwiej mu jest samo się regulować. Czyli doświadczenie. Jeżeli mam taką blokadę, że w ogóle nic nie czuję w ciele i bardzo mi ciężko stwierdzić, jaki w ogóle ja mam nastrój, to mogę wziąć myśl, ale ona po prostu działa najsłabiej. Więc jak tylko kroczek po kroczku będzie mi łatwiej z tym ciałem, to idźcie do ciała. Tak? Bierzcie to, co umiecie, ale starajcie się jeszcze próbować tego drugiego. I to jest aktywacja. Ale aktywacja niestety nie wystarczy i to jest słabość bardzo wielu programów rozwojowych, które są bardzo fajne i mają różne fajne metody, ale często nie mają procesu instalacji. Bo żeby to doświadczenie przełożyło się na struktury mojego mózgu, ja muszę to zainstalować. Co to znaczy? Ja muszę przełożyć to doświadczenie z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, mówiąc tak w skrócie. Jest kilka metod na to. O nich mówimy szerzej na tym treningu. Ja powiem o dwóch, bo jest ich co najmniej pięć, ale ja powiem tutaj o dwóch. Pierwsza rzecz to jest czas trwania. Im dłużej trwa to doświadczenie, tym dłużej ze sobą aktywują się neurony i tym lepiej się one łączą. Jest takie powiedzenie po angielsku, neurons that fire together, wire together, czyli te neurony, które razem odpalają, łączą się. Im dłużej one razem się palą, tym lepiej się łączą. Tak? Czyli im dłużej to doświadczenie trwa, tym mogę sobie wyobrazić, że te neurony tam się przytulają i wiążą się ze sobą. W danym obwodzie, na przykład spokoju. Czyli pierwszym krokiem instalacji jest, żeby to doświadczenie trwało troszeczkę dłużej. My w naszym świecie bardzo szybkiego tempa mamy taką tendencję, żeby przechodzić od razu do następnego doświadczenia. Tak?
To jest nawet fajne, ale gdzie jest następne, tak? Następny post na Facebooku, następny program, następna rzecz, nowe cały czas, tak? I to jest w ogóle, można powiedzieć, już pewne uzależnienie, tak? Jeżeli bym miał się zatrzymać w ogóle, tak? Ta praktyka zatrzymania się na chwilę, tak? Jest bardzo ważna, dlatego, bo ten pęd jest bardzo uzależniający. Czyli im bardziej ja pędzę dziś, tym bardziej będę automatycznie pędził jutro, nawet jeżeli nie będzie takiej potrzeby. To ja będę pędził, bo już mi się wydaje, że ja tak muszę pędzić. Jest to też związane oczywiście z tym, że w naszym świecie wartość człowieka jest przez wielu postrzegana tylko w kategoriach osiągania celów, tak? A nie w tym, że jestem po prostu wartościowy z samego swojego założenia, że istnieje. I nasza cywilizacja nam strasznie wmawia w to, że po pierwsze jesteśmy niewystarczający, a po drugie, że musimy zasłużyć na miłość i przynależność, co jest wielką nieprawdą. No ale w każdym razie chodzi o to, żeby nauczyć się chwilę dłużej być z tym doświadczeniem. Chwilę dłużej z tym uśmiechniętym żołądkiem, chwilę dłużej z tą rozluźnioną szczęką, chwileczkę dłużej, 30 sekund, 20. To naprawdę nie jest dużo. Jeśli się uda, to minutę. Pobyć chwilę dłużej, tak? Z tym dokładnie, jak ja się czuję. I ja nie muszę nawet sobie opowiadać, jak ja się czuję. Ja po prostu muszę poczuć to i być z tym, tak? Bo ja nie muszę opowiadać sobie kolejnej historii, najpierw historii o tym fakcie, tak? Jak bardzo jest fajna ta moja przyjaciółka i że ona jest taka miła, bo ona tam coś zrobiła, a jak poszła tam, to zrobiła to, a w ogóle i tutaj się, prawda, mamy taką tendencję, żeby tu się zatrzymywać. Nie, od razu idziemy do doświadczenia. I nie musimy sobie opowiadać historii na temat tego doświadczenia, tylko po prostu je poczuć, być z nim. Tak? Po prostu być z tym, że jest fajnie, że się dobrze czuje. Tak? I to jest pierwszy element, który nam ułatwi tą instalację, a drugi element, który nam ułatwi instalację, to jest osobiste znaczenie. Jeżeli ja nadam temu doświadczeniu osobiste znaczenie, to mój mózg oflaguje to doświadczenie, że ono jest ważne. Jakie to może być osobiste znaczenie? To może być osobiste znaczenie w związku z tym faktem, czyli po prostu, że na przykład ta osoba, która powoduje, że ja się czuję bezpiecznie, jest dla mnie bardzo ważna i że mam z nią fajną relację. I poczuć po prostu tą relację, to może być osobiste znaczenie. Drugie osobiste znaczenie może być takie, że to doświadczenie jest dla mnie ważne, ponieważ ja dzięki temu buduję korzystne zasoby w moim mózgu. Tak? Na przykład takie doświadczenie, że to, że ja się chwilę popatrzę na ten obraz i wchłonę piękno jego, tak, ma dla mnie znaczenie, bo dzięki temu ja będę bardziej zadowolonym człowiekiem. Tak? Jakiekolwiek znaczenie będę chciała nadać temu doświadczeniu, to jest obojętne tak naprawdę. Grunt, żeby ono było oflagowane. To jest dla mnie ważne. Tak? Wtedy mózg łatwiej zainstaluje to doświadczenie. Wtedy odwrócimy trochę tą tendencję, żeby te dobre doświadczenia przychodziły jak woda przez sito, tak? O, nie, 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 nie do zlewu, to jest tutaj ważne, tak? I wtedy po jakimś czasie mózg będzie sam wyszukiwał tego, tak? Będzie sam szukał, o, zobacz, tutaj jest doświadczenie spokoju, a tu jest szansa na doświadczenie piękna, a tu jest szansa na doświadczenie radości. Przysięgam wam, bo mam takie doświadczenie ze sobą, z ludźmi, którzy brali udział w tym treningu i na sesjach coachingowych. Naprawdę to tak jest, że po jakimś czasie zaczynasz być kolekcjonerem korzystnych, pozytywnych doświadczeń. Tylko jest jedna ważna, ważna rzecz w tym. Trzeba praktykować. Znaczy bez praktyki to się na pewno nie wydarzy. Także ta instalacja tutaj ma dwa aspekty. Długość trwania i osobiste znaczenie. I jeszcze jest jeden krok, też związany z instalacją. I on polega na tym, że ja po prostu na chwilę daję sobie tak trochę wchłonąć to doświadczenie. Tak trochę jakbym była gąbką i wchłaniała wodę.
To brzmi trochę enigmatycznie i tak jak pozostała część jest bardzo taka logiczna, to jest troszeczkę tak mało przekonywujące pewnie, jak ja wam mówię, wchłoń to doświadczenie, no dobra, ale o co chodzi. No słuchajcie, no jest taki przykład. Jak jest nam zimno i podchodzimy do ogniska albo do kominka w domu, jak ktoś ma, i siadamy przy tym kominku, to wchłaniamy ciepło, prawda? To jest logiczne. Jest mi zimno, mam skostniałe ręce, siadam koło kominka i wchłaniam ciepło. Tak czy nie? No to jest, tylko że to jest doświadczenie. Wobec tego ja muszę wiedzieć, co to jest, tak? I to jest właśnie takie doświadczenie wchłaniania. Tak? Ja jakby to mam w sobie to doświadczenie, ale pozwalam, żeby ono mnie zmieniło, tak? Żeby ono weszło w każdą komórkę mojego ciała, żeby po prostu wysysa mnie, tak jak tubkę z pysznym jakimś, nie wiem, musem owocowym, tak? Są takie w tubce teraz musy, tak? Do ostatniej kropelki, tak? I to jest ostatni etap tego doświadczenia, tej instalacji. Rick Hanson, ostatnio byłam u niego na takim treningu i na koniec szóstego dnia powiedział, słuchajcie, to wszystko, co ja wam opowiadam tutaj, można zawrzeć w dwóch zdaniach i tą praktykę można zawrzeć w dwóch zdaniach, które po angielsku brzmią feel it and enjoy it, a po polsku poczuj to i uciesz się tym. I tak naprawdę chodzi o to, żeby poczuć to i ucieszyć się tym. Poczuć to, czyli aktywacja, i ucieszyć się tym, czyli instalacja. I robić to, jak tylko się da, nawet jeśli doświadczenie nie jest idealne. Doświadczenie może być trochę kulawe, to nie szkodzi. Mogę czerpać pozytywne doświadczenia i pozytywne elementy doświadczenia z relacji, która nie jest idealna. Dlatego, bo dla naszego mózgu do tego, żeby nie był w stanie stresu, a był w stanie takim, gdzie można się regenerować, gdzie można działać z miejsca takiego spokoju i zrównoważenia i odporności, wystarczy, że ja będę się czuł zasadniczo spokojnie. Ja nie muszę się czuć idealnie spokojnie. Zresztą takich sytuacji nie ma. Wystarczy, że ja się poczuję zasadniczo spokojnie. I wystarczy, że ja się poczuję zasadniczo zadowolony. I wystarczy, że ja się poczuję zasadniczo w dobrych relacjach z innymi. Ja nie muszę mieć relacji czy spokoju za milion dolarów. Nie, naprawdę wystarczy zasadniczo. To my jesteśmy trochę przyzwyczajeni, prawda, że wszystko musi być super, ekstra, hiper, turbo, coś tam, prawda, jakieś nie wiadomo jakie. Dla naszego mózgu wystarczy zwykłe doświadczenie. Tylko wystarczy, żeby zobaczyć w nim, że to zwykłe doświadczenie jest naprawdę w większości przypadków pozytywne. I nauczyć się na nowo widzieć rzeczy, które są zamazane przez naszą negatywną skłonność mózgu i przez tendencję do tego, że mózg też szuka nowości. Dla niego atrakcyjne jest to, co jest nowe. Wobec tego tak łatwo jest reklamodawcom nam coś nowego sprzedać, prawda? Bo to jest nowe. Świeci się, ma inny kolor, a to ma inną jakąś apkę albo jakieś inne, coś innego można, to już jest dla nas fajne. Tak? Natomiast dla naszego mózgu, i on jest skupiony na tej nowości, tak? Natomiast tak naprawdę wystarczy mu to takie zwykłe, codzienne doświadczenia, tak? Że dzisiaj mi się znowu udało przejść cały dzień w pracy. Mogę się ucieszyć z tego, że mimo tego, że to jest dzień powszedni, druga część tygodnia, jest wieczór, a mnie się chciało tu przyjść. I może coś z tego pozytywnego wyniknie nawet, tak? A propos tej sprzedaży, to za 20 lat temu w szkole podstawowej mieliśmy taką lekcję z polskiego. Kup, życzymy ci dobrze, będziesz zadowolony, kup. Życzymy sobie dobrze, chcemy sprzedać.
Ale jaki wniosek jest Pana? Właśnie a propos tego, co Pani mówiła, zadowolenia i pseudoreklam. Więc dobrze właśnie jest zobaczyć te piękno i ten potencjał w tych zwykłych chwilach, bo to zwykłe chwile tworzą nasze życie, a nie jakieś wybuchy czy jakieś wyjątkowe chwile, do których my dążymy. Na przykład czekamy z utęsknieniem na urlop. No ale moje życie jest teraz. To ja będę całe życie czekać, tak? Przez ile? 11 miesięcy będę czekać na to, żeby przeżyć ten urlop? I oczywiście można sobie czekać, nie ma nic złego w tym, że ja się cieszę na mój urlop, to jest bardzo fajne. Ale w międzyczasie ja mam własne życie i czas, który już się nie powtórzy, więc może warto jest go przeznaczyć zamiast na widzenie negatywów, to skupienie się bardziej na pozytywach. Czy to dla Państwa jakiś ma sens? To, czy ta praktyka, może są jakieś pytania? Tak, ja mogę. Pani, chciałbym zapytać takie bardzo ogólne pytanie. Pani mówi o doktorze Rick Hansen, on się nazywa? Tak. Więc tak, czy to było coś wspólnego z kościoła scjentologicznym? Nie. Nie, nie ma nic wspólnego. Teraz ani z teorią Leona Howarda nic nie ma. Nie. A jeszcze drugie mam pytanie, ponieważ tak z doskoku słuchałem tutaj tego wykładu. Chciałem sobie, w pewnym momencie Pani powiedziała, że rzeczywistość, którą widzimy i postrzegamy, to jest zależna od naszego mózgu. I że to, ja tak przynajmniej to zrozumiałem, że to, co widzimy, to jest to, co nam mózg pozwala zobaczyć. Ale proszę mi powiedzieć, czyli ta teoria Pana Hensona sprzeciwia się ogólnej teorii Arystotelesa, rozumiem, tak? Czyli Henson ma rację, a nie Arystoteles. Ale może Pan powiedzieć o konkretach? No, że to, co widzimy, to jest prawda. A nie to, co nam mózg odpowiada. Czyli uzgodnienie tego, co widzimy, z rzeczywistością. To znaczy, wie Pan co, no, to ja myślę, że nie trzeba być żadnym ani filozofem, ani teologiem, ani naukowcem, żeby zobaczyć, że na tą samą sytuację wiele osób może popatrzeć zupełnie inaczej. Widać to najpiękniej w konflikcie, tak? Kiedy ja jestem w konflikcie z kimś, to jest bardzo duża szansa, że rzeczywistość, którą ja widzę, to na pewno nie jest ta rzeczywistość, którą widzi ta druga osoba. I to zdarza nam się bez przerwy, że po prostu każdy z nas widzi rzeczywistość przez pryzmat w większości naszych poprzednich doświadczeń. Czyli jeżeli pogryzł mnie pies, a jakaś pani ma dużego psa, który biegnie bez smyczy naprzeciwko mnie, to jest duża szansa, że ja będę czuć się zagrożona. Natomiast jeżeli ja mam hodowlę psów i uwielbiam psy i zobaczę tego samego psa w tej samej sytuacji, który biegnie na mnie, to być może się ucieszę, że on do mnie biegnie, bo ja chcę go pogłaskać. Tak? Także jakby takich przykładów jest masę. I ja jakby nie chciałabym wchodzić w taką rozmowę filozoficzną czy egzystencjalną, bo każdy ma swoje przekonania i myślę, że to, co ja powiedziałam, chyba nie jest w sprzeczności z jakimiś Państwa przekonaniami. Ja tylko mówię, że mózg ewolucyjnie ma skłonność negatywną. Wobec tego jest nauczony przez miliony lat do tego, żeby zauważać to, co jest zagrożeniem. Dobrym przykładem tego, który opowiada Rick Hansen, jest to, że nasi przodkowie mogli popełnić dwa rodzaje błędów. Pierwszy błąd to jest taki, że wydawało mi się, że tygrys czai się za krzakami, a on się nie czai. A drugi rodzaj błędu był taki, że mi się wydawało, że on się nie czai, a on się czaił. No i nasz mózg został tak wyewoluowany i tak stworzony jakby, żeby popełnić 1000 razy błąd pierwszy, a nigdy błędu drugiego. I jakby stąd, i my jesteśmy potomkami ludzi niespokojnych. Ludzie, którzy sobie leżeli na trawie i niczym się nie przejmowali, niestety nie przetrwali.
Zgodzi się Pani, tylko ostatnie zdanie powiem, że jak tu wszyscy siedzimy, widzimy Panią i wszyscy możemy powiedzieć, że ma Pani na szyi szat. Tak, to są fakty. To są fakty. Natomiast bardzo myślę, że jak tu siedzimy, to jednocześnie dołączają się do tego sądy i póki się trzymamy faktów, to jest super. Natomiast niestety bardzo często dokładamy do tego swoje doświadczenia, czyli na przykład wasza, nie wiem, sąsiadka, która jest bardzo nieprzyjemna, lubi nosić różowy, tak? Wobec tego patrzę tak, no dobra, ma różowy szal, ale ja to tego nie lubię, tak? Albo na przykład mogę stwierdzić, że nie za bardzo mi się podoba ton głosu, albo nie za bardzo mi się podobają te przykłady, albo na mnie to nie działa, albo wręcz odwrotnie, to mnie bardzo interesuje, tak? Czyli jakby te osoby, które wyjdą dzisiaj z wykładu, każda może mieć zupełnie inny ogląd tego, co tutaj się zadziało. Dla jednych to może być chwila, która zmieni ich życie na lepsze, a dla innych to będzie po prostu stracony czas, tak? I jedno i drugie jest możliwe. Dziękuję. Ja ogólnie biorąc, zgadzam się z tym, co Pani mówi. Jest przekonujące. Ale na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza to jest taka. Śmiech i poczucie humoru. Proszę Państwa, śmiech to jest zdrowie. Takie jest powiedzenie i chyba ono jest bardzo cenne. Druga rzecz to mianowicie w moim przekonaniu, co ja wierzę, że człowiek ma nie tylko rozum, nie tylko mózg, ale również i duszę. Ale to nie przeszkadza jedno drugiemu. Bo jakby to spotkanie akurat mamy o mózgu, ale myślę, że jak będzie spotkanie o duszy, to będzie inna rozmowa. O wszystkim nie można powiedzieć. Poczucie humoru jest jednym z bardzo pozytywnych doświadczeń i można je aktywować w taki sam sposób. Ważne tylko, żeby się nie śmiać z kogoś, tylko żeby się radować, a to są czasami inne sytuacje. A szczytem poczucia humoru jest umiejętność śmiania się z siebie samego. Tak, ale z szacunkiem, dlatego, bo każdy z nas, tak jak wszyscy inni, też zasługuje na szacunek, więc nie wyśmiewanie się z siebie, tylko śmianie się. Czy jakieś pytania jeszcze, nie wiem, może w związku z tą praktyką, że może coś dla Państwa jest niejasne, czy coś jeszcze? Czy na tym etapie aktywacji tutaj też ma właśnie znaczenie cały ten nurt uważności, mindfulness, uważność do uczucia, myśli na to, co czuję w tym momencie? I Pani co, tu otworzyła Pani taką kartę kolejną, dlatego, bo Rick Hanson mówi, że są trzy metody pracy z umysłem. Pierwsza to jest być z tym umysłem. To jest troszeczkę, on porównuje pracę z umysłem do ogrodu. Czyli pierwsza to jest być z tym umysłem, czyli po prostu być w ogrodzie. Druga rzecz to wyrywać chwasty, czyli odpuszczać negatywy, puszczać je po prostu. Relaksować się, właśnie nie myśleć o negatywach albo w traumie. Na przykład jest taki moment w procesie pracy z traumą, że po prostu można ją powoli odpuszczać. Tak? Jakby ona może powoli nas opuszczać. Tak? Czyli to jest w tym symbolu wyrywanie chwastów. Natomiast to jeszcze nie wystarczy, dlatego, bo jeżeli my wyrwiemy chwasty, a nie posadzimy nic zamiast nich, to wyrosną znowu chwasty. Natomiast ten proces to jest sadzenie kwiatów, czyli to jest jakby sadzenie tych pozytywnych rzeczy w naszej głowie. I to jest trzeci sposób pracy. I uważność i bycie z tym, co jest, jest bardzo ważne. Natomiast ma pewien aspekt pasywności. A to jest proces aktywny, ale jeden bez drugiego jest mało prawdopodobny. Wszystkie te procesy, łącznie z tym,
do tego potrzebna jest swego rodzaju uważność, bo żebym ja mogła zaktywować jakieś doświadczenie, to ja muszę po prostu świadomie to zrobić. Tak? Więc jeżeli jestem... To jest aktywacja, to jest pójście dalej. Tak, aktywacja jest takim aktywnym sposobem do budowania tych pozytywnych obwodów w mózgu. Jeszcze mam takie pytanie a propos faktu, bo rozumiem, że takie wyciąganie pozytywnych jakby doznań z codzienności jest w porządku, ale to nie jest wyrnięcie też wszelkich zaułek, bo jeżeli ja się ucieszę, że na przykład był fajny dzień, dla mnie takim faktem pozytywnym było to, że pojechałam sobie do sklepu i kupiłam na przykład, nie wiem, ładną torebkę i wpadam w tym momencie w zakupokolizm, no bo ja sobie to jakoś tam... No jest ładna i się cieszy, jest estetyczna i w ogóle i jest mi ładnie, więc sobie tego dokupię to i w tym momencie zakoduje mi się, że określony fakt łączy się z przyjemnością i znów pójdę po zakupy i wybrę sobie uczucie, że wydaję pieniądze, których nie mam, bo to jest uczucie negatywne. Tak, bardzo dziękuję, to jest bardzo ważna uwaga. Natomiast tak, po pierwsze chciałam tylko zwrócić uwagę na to, czy zauważyła pani, jak zapracowała negatywna skłonność mózgu pani, tylko na zasadzie uważności, tak, nie żeby krytykować, bo to jest normalne, tak, że jak słyszymy coś, to pierwsze rzeczy nam przychodzą do głowy wątpliwości i w pewnym sensie to bardzo dobrze, tak, bo dzięki temu możemy zadać pytanie, ale dobrze jest być świadomym tego, kiedy nasza negatywna skłonność mózgu działa, tak? Czyli na przykład to nie wyjdzie, to jest za trudne, nie mam na to czasu. Jak sobie powiem, że to jest za trudne i skupię się na tym, że to jest bardzo trudne i tak trudno mi będzie to zrobić, to na pewno tego nie zrobię, prawda? Więc jakby dobrze jest widzieć po prostu, to już jest duży plus, żeby zobaczyć moją negatywną skłonność mózgu. Druga rzecz to jest prawda, że wszystkie działania kompulsywne nie przynoszą nam dobrych rezultatów. Działania kompulsywne to są takie działania, które ja robię, żeby odwrócić uwagę od moich problemów. Ale to nie jest działanie kompulsywne, bo ja na przykład poszłam, chciałam sobie kupić torebkę, ale skojarzyłam, że to jest bardzo przyjemne. I w związku z tym idę po drugą, po trzecią i tak. No tak, ale jeżeli pani będzie miała uważność w tym, co pani robi, to pani będzie mogła się ucieszyć z jednej torebki, ale nie będzie pani musiała lgnąć do następnej torebki, tylko znajdzie pani sobie taki fakt, który będzie dla pani zdrowy, bo myśląc logicznie zobaczy pani, że druga może tak, ale trzecia, czwarta i piąta torebka naprawdę nie bardzo jest pani potrzebna, mało tego uszczupli pani budżet. Więc jakby oczywiście, że każdą słuchajcie państwo, każde działanie może się przerodzić w coś niezdrowego. Jak widzimy kogoś, kto biega, to nie wiemy z jakich powodów i jakie są motywacje tego człowieka, który biega, bo to może być człowiek, który jest tak nastawiony na przykład na rywalizację, że jest chory, prawda, z tego, że on wczoraj nie wygrał danego biegu i jest cały zestresowany i biegnie, bo po prostu jest taki cały. A on może biec, bo po prostu uwielbia biegać, ta aktywność fizyczna przynosi mu radość, jest totalnie zrelaksowany, jest mu dobrze, tak, i ma tak zwany high biegacza, tak, i jest super. Więc każda nasza aktywność może być źródłem czegoś, co jest dla nas niekorzystne. No tutaj ja bym nie chciała otwierać z kolei tej karty związanej, bo na treningu o tym mówimy, bo jest różnica między lubieniem a chceniem i między tym, że ja coś mogę lubić, ale nie muszę tego chcieć i to jest niebo. A jeżeli coś chcę, a tego nie lubię, to jest piekło. Więc mogę, jakby to jest cały, tak pokrótce mogę to powiedzieć, natomiast bardzo dziękuję, bo to jest prawda i trzeba być na to uważnym. Ale nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, że tutaj w tym procesie nie ma działania. Jest fakt,
jest doświadczenie w związku z tym faktem. Ja nie muszę kupować tej torebki. Ja mogę kupić i mogę, jak już kupię, to mogę się ucieszyć, tak? Jak zjem obiad, to mogę się ucieszyć, że na przykład dzisiaj ktoś zrobił mi obiad. Jak to fajnie jest zjeść obiad, który ktoś zrobi. Albo że właśnie ja ugotowałam ten obiad i mimo, że byłam zmęczona, troszczę się o moją rodzinę i ugotowałam obiad, tak? I mogę się z tego ucieszyć. Więc ja mogę się ucieszyć z działania, jak najbardziej. Natomiast tutaj niepotrzebne jest działanie. Tu wystarczy taki fakt, o którym mówiliśmy, tak? Że ja sobie siedzę tutaj i czuję się bezpiecznie z państwem, bo mam zaufanie, że będziemy do siebie mówić z szacunkiem. Nawet jeżeli ktoś ma inną opinię, to jakoś się porozumiemy. Czuję się bezpiecznie generalnie. Wolałabym usiąść raczej z wami niż na tym podeście i raczej bez mikrofonu, ale jest dla mnie okej, tak? I mogę w związku z tym mieć jakieś doświadczenie, tak? Ale ja mogę też sobie pomyśleć o takim fakcie, który jest to, że ja na przykład mam właśnie poczucie humoru. I to jest fakt. I mogę się doświadczyć radości z tego z czegoś, co jest we mnie, z jakichś moich cech, tak? To jest bardzo fajne źródło doświadczenia. Czyli to nie jest takie konieczne, że coś musi się zadziać, tak? Wystarczy, że ja sobie, bo ten fakt jest tylko, tak jak mówiłam, jest tylko zapalnikiem do tego doświadczenia. Zapalnikiem może być to, że ja wspomnę sobie moje poprzednie wakacje, że tak było świetnie, tak? Albo przypomnę sobie na przykład osobę mi bliską, której być może już nie ma na świecie. I że ja miałam z nią taką fajną relację i ona się o mnie troszczyła i to jest cudowne. Ja mogę teraz ją wspomnieć i to jest doświadczenie na przykład dla mnie, mimo że ta osoba już odeszła i to jest bolesne, ale to jest cudowne doświadczenie, że w moim życiu była taka osoba. Tak? I ja nie muszę w tej chwili tu i teraz działać. Mogę, ale nie muszę. I ma pani rację, że w działaniu trzeba być ostrożna. Czy to jest mniej więcej taka na krótko odpowiedź? Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? No nie, ale chciałam powiedzieć, że cieszy mnie to, że sobie uświadomiłam taki fakt, że to według mnie przemawia. Dlaczego właśnie ja nigdy nie przemawiało do tej książki takie pozytywne myślenie albo wizualizacje? Dla mnie to było puste, prawda? Na co ja mam do lustra mówić, będę miała piękny dzień. To jakieś takie dla mnie było. No sorry, tak, bo wtedy pani nie ma tego w doświadczeniu, tylko w głowie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jeszcze na koniec mam takie pytanie. Jaka jest najlepsza praktyka na świecie? Czy wiecie? Najlepsza. Jest jedna praktyka najlepsza na świecie i tu wam podzielę się z wami tą informacją. To jest ta, którą praktykuję. Nie ma lepszej praktyki niż ta, którą teraz praktykuję. I tak naprawdę nie jest takie bardzo ważne, jak czy ja to zrobię idealnie, czy ja ją robię dobrze, czy ja ją robię grunt, żebym ja robiła. Nie szukajmy czasu na to. Nie mówmy sobie, w weekend, jak będę miała czas, to usiądę sobie i zrobię. Nie, nie 30 sekund, nie minutę, zrobię 30 minut takiej praktyki. Nie, nie róbcie tak. Bierzcie to, co jest. Teraz mam 30 sekund, jadę autobusem, samochodem. Teraz na chwilę moje dzieci się bawią w ciszy. Ja mieszam zupę. Teraz jest ten moment. Praktykujcie ile się da, gdzie się da, chociażby przez chwilę. Nie czekajcie na idealny moment, bo on się nie zdarzy. I na początek dobrze jest pomóc sobie, bo na początek nasz mózg będzie próbował wrócić do tego, co było. Czyli będzie nam utrudniał pamiętanie o tej praktyce. Więc na początku dobrze jest przykleić sobie na przykład na lustro albo na komputer, albo jakąś, nie wiem, znaczek, tak, przypominający o takiej praktyce. Ja mam różne takie tutaj bransoletki, które mi o różnych rzeczach przypominają. Można sobie włączyć przypominajkę w telefonie 6 razy dziennie, tak, ale nie dlatego, żeby się zestresować, o Jezus Maria, ja właśnie już jest godzina 22, a ja tylko raz praktykowałem,
bo to nie o to chodzi, tylko po prostu, żeby sobie pomóc na początku, tak? Bo najtrudniej jest na początku, słuchajcie. Potem już będzie coraz łatwiej, obiecuję. Po tygodniu będzie łatwiej, po dwóch tygodniach będzie jeszcze łatwiej. Teraz jest najtrudniej, więc trzeba sobie pomóc. Można też robić to w parze. W tym sensie, że każdego dnia na przykład wysyłam SMS-a mojej koleżance, która ze mną była albo której o tym opowiem, tak, i wzajemnie się jakoś tak, prawda, żeby o tym pamiętać. Cokolwiek, co mi pomoże o tym pamiętać, będzie korzystne. Czy jeszcze jakieś pytania są może? To ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa korzystne. Ja się dzielę tym, że było to dla mnie w moim życiu bardzo korzystne i działa to nie tylko dla mnie, ale też dla innych, którzy to praktykują. Zachęcam do zapoznania się z książkami Ricka, aczkolwiek to jest tylko w głowie, więc bez praktyki to nie zadziała, ale jeżeli będziecie praktykować, jeszcze dodatkowo przeczytacie, to na pewno Wam pomoże. Życzę Wam... Życzę Państwu cudownej praktyki i wielu radości z tej praktyki, tak jak przynosi i mi, i bardzo wielu osobom. Jeżeli ktoś by był zainteresowany treningiem pozytywnej neuroplastyczności, to jeszcze przez chwilkę tutaj będę i można dopytać, jeżeli ktoś by chciał wziąć udział w całym treningu. Dziękuję bardzo.